trójjednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was bardzo serdecznie 20 lutego w niedzielę, a chcę Was witać słowem z pierwszej Księgi Mojżeszowej z rozdziału 26 z wiersza 4. Pan powiedział do Izaaka: wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo Twoje. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. To pisał apostoł Paweł w liście do Galacjan w 4 rozdziale, w wierszu 28. Obietnica licznego potomstwa dla patriarchów była znakiem Bożego błogosławieństwa. Taką obietnicę dostał między innymi Abraham, gdy nie wzbraniał się ofiarować swojego syna Izaaka Bogu. Izaak również jest tym, któremu ta obietnica jest przypomniana, gdyż słyszy, że wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez jego potomstwo. Autor listu do Galacjan zwraca naszą uwagę, że obietnica błogosławieństwa dotyczy również chrześcijan, że członkowie Kościoła również są dziećmi obietnicy. We wspomnianym liście apostoła Pawła czytamy: albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To my, dzieci obietnicy, mamy nieść błogosławieństwo do wszystkich narodów, dla całego świata. Pan Jezus mówi: wy jesteście solą ziemi. Jeśli sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Dalej także dodaje: wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Czy my, jako Boży wybrańcy, współcześni uczniowie Jezusa z Nazaretu, Bożego Syna, rzeczywiście niesiemy światu błogosławieństwo? Czy czujemy się szczególną Bożą własnością jako dzieci obietnicy zbawienia i wiecznego życia? Czy zbyt mocno nie uwikłaliśmy się w ten doczesny świat, zapominając o obietnicy błogosławieństwa? Apostoł Paweł wydaje się przed tym przestrzegać Tymoteusza, do którego pisał: ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Czy dziś zbyt wielu ludzi nie porzuca swojej wiary? Czy nie staje się rozbitkami w wierze, bo brakuje im żywego świadectwa współbraci? Brakuje doświadczenia Bożego błogosławieństwa, którym powinni być obdarowywani ze strony swoich braci i sióstr? Jedynie odczuwając Boże błogosławieństwo, którym będziemy się nawzajem obdarzać, jesteśmy w stanie budować wspólnotę Kościoła na wzór wspólnoty rodzinnej. Jeśli to Boże błogosławieństwo zatrzymamy wyłącznie dla siebie, wówczas trudno jest budować prawdziwą wspólnotę. Trudno jest sobie ufać. Trudno jest iść razem. Jedynie wyciągając do siebie ręce
w geście błogosławieństwa, jesteśmy w stanie obdarowywać się pokojem i przyczyniać się do budowania Królestwa Bożego już tu na ziemi. Nie zapominajmy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo, jak pisał apostoł Paweł w liście do Rzymian. Amen. Pozostańcie z Bogiem błogosławionej niedzieli.